Ale wcześniej wspomnieliśmy o Konfucjuszu, bo mi się wydaje, że jest to taki w naszej mentalności trochę taki chiński filozof celebryta, bo wszyscy chyba o Konfucjuszu słyszeli. Tak, to jest taka osoba, którą się zna, bo wypada znać, ale tylko z imienia, prawda? Moim zdaniem no, to jest bardzo istotna postać, która faktycznie jest jako funkcjonował jako taki chiński Sokrates, natomiast warto zaznaczyć, że w okresie, w którym żył, tak naprawdę każdy filozof, każdy jakiś mędrzec funkcjonował jako taki odrębny Sokrates. Ktoś, kto miał swoje idee, kto je przedstawiał, kto wprowadzał jakieś, no nie wiem czy nowe rzeczy, ale jakieś własne, tak? I próbował przedstawić świat na nowo. Takich ludzi było mnóstwo. Ten okres zresztą jest znany z funkcjonowania wielu bardzo szkół filozoficznych. Natomiast Konfucjusz, chiński Sokrates, on w ciągu kolejnych wieków od jego śmierci, kiedy Chiny zostały zjednoczone w 221 roku przed naszą erą i później panująca dynastia Han, ci władcy zdecydowali się wybrać Konfucjusza jako takiego wiodącego filozofa, oficjalnego. Stąd ten konfucjanizm, który zresztą od swoich początków był skierowany do wyższych sfer, on wzbił się na taką najważniejszą, główną, obok może taoizmu, chińską filozofię i tak przez wieki funkcjonował. To był fragment rozmowy z Wojtkiem Krukiem. Jeśli jesteście zainteresowani całością, możecie nas znaleźć na Spotify'u, Anchorze, popularnych platformach podcastowych albo kliknąć w jeden z linków poniżej.